A wy? Jesteśmy w grze Gwint. Podczas eventu Kill the Servers. I tym razem walczymy na Królestwo Północy. Dwa razy Mruz. Mamy Geralta, Karantira, fajny, Nitrala też mamy. Giant Toad. O, sobie dobieram jeszcze kartę za to. To wywalimy. Nice. O. To wywali, zobaczymy co przyjdzie. Nieźle. I skoro mamy Karantira, który przywołuje Mruz, to kolejny Mruz jest nam niepotrzebny. I elegancko jesteśmy za to Gryfa. I jest tura naszego przeciwnika. Okej, okay, wszystko w porządku. Karta za 7 punkcików. Patrz na moje karty, najlepszą taktyką chyba byłoby to rozegrać w dwie tury. Zagrajmy złotą kartę i weźmy. Dostaliśmy jeszcze płotkę. Co moja tura? Przecież zagrałem. The fuck? O co tu chodzi? Nie wiem, może coś się zbugowało. Możliwe w końcu. Nawet to jeszcze nie jest close beta. Close beta będzie dopiero w październiku. Położę go za 4 punkty. Niezbyt opłacalne. Zagrajmy Gryfa, czy raczej Archegryfa. Mamy 20 do 1, ale jesteśmy na bardzo wczesnym stadium rozgrywki, co mamy jeszcze mnóstwo kart. No dawaj kolego, masz 5 sekund. I co się stało? Chyba nic nie zagrał? Stracił tą kartę? Ona tak zniknęła i chyba było mniej. Będę mógł zobaczyć na powtórce. Na filmiku w sensie. Dziwne. No i co? Ja mam 20 punktów przewagi. Zagramy w takim razie to. A, słabe. Nie pofarciło nam się. To w ogóle jest Eskel. Ja sam mam 20 sekund w ogóle na cały ruch. Przez to, że na docenie się tak długo zastanawiał. Zagra, nie zagra? Nie zagrał i co? Chcą stracić kartę? Dobrze widzę? Czy ją wymienił? Koniec gry będzie? No nie wiem, no ja w takim razie pasuję. Nie będę się prów z kart. Teraz masz w ogóle 10 sekund.
Nie no, było 6. Ale jest 5. Straci kartę. Czyli co, jeśli nie zagra na czas, to traci kartę za karę. Nie zagrywając jej. Ale widzę, że rusza tam, bo to pokazuje, co on tam przegląda. Próbuję jakąś kartę wyciągnąć. Co on kombinuje? No, traci kartę. Chyba gość nie wie, jak się w to gra w takim razie, w ogóle. Ale na początku zagrał normalnie. No cóż, no ja zwycięstwo za darmo. Trochę niefajnie. Wszystko wolałbym wygrać, dlatego że jestem lepszy, tak? Czy może dlatego, że miałem większego farta do talii, bo to też ma czasami wpływ, że się tak niefortunnie karty wylosują i można przegrać tylko dlatego. To w ogóle przy odpaleniu tej gry było napisane, że chcą, żeby to zostało pomiędzy nami, tak? Czyli żebyśmy tam nie chwalili się nikomu, że jesteśmy w becie, choć betą to nie jest beta, więc powinni naprawić tą wiadomość. I żebyśmy nie pokazywali filmików, ani nie streamowali, przynajmniej na razie, tak? Bo potem jak to wyjdzie, to potem to będzie pewnie można pokazać. No, zagrasz coś? Co on sobie talię przegląda? Niedługo nie będziesz miał czego przeglądać. No, że nie można streamować i tak dalej. A widziałem na Twitchu mnóstwo streamów z tego jest. No, może nie mnóstwo, ale są. Ciekawe, czy ten projekt Red coś z nimi zrobi, czy to puści mimochodem. Co najwyżej mogliby zabrać dostęp. Ja, ty gościu streamujesz? Fik, wywalamy się z serwera. Victory, hura! No dobra, to... W sumie nie wiem, czy będę jeszcze grał. Jeśli będę jeszcze grał, to wam z tego zrobię filmik. A jak nie, to nie. Na razie mamy 3-0, więc jest nieźle. Chociaż to była... dziwna gra. Nie wiem, czy powinienem ją sobie liczyć jako zwycięstwo. Powiedzmy, że 2,5-0 w takim razie. No, to widzimy się w następnym odcinku. Niezależnie, czy będzie on z Gwinta, czy z czegoś innego.